Jesteśmy w studiu. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie. W popołudniowym paśmie telewizji Republika będę miał przyjemność dla Państwa prowadzić program aż do godziny 17.45, a może i dłużej. Zobaczymy, co się wydarzy, bo rzeczywiście wczorajszy dzień obfitował w wiele istotnych informacji, wiele istotnych wydarzeń. Na dziś też kolejne ważne kwestie zostały wyjaśnione i wyprostowane, chociażby przez Trybunał Konstytucyjny, który odniósł się do działań rządu Donalda Tuska w sferze medialnej. Będziemy także prawdopodobnie w Radomiu, być może w Krakowie. Tak więc wyjdziemy z naszego studia w Polskę, aby opisywać to, jak wygląda kolejny dzień rządów Donalda Tuska. Na początek profesor Grzegorz Górski, politolog. Dzień dobry, panie profesorze. Kłaniam się uprzejmie. No to popatrzmy na tą sprawę mediów, bo na cały czas wraca jak bumerang. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie mediów publicznych. Chodzi o przepisy, na podstawie których minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz zmienił władzę Telewizji Polskiej i Polskiego Radia, a następnie rozpoczął procedurę likwidacji spółek. Trybunał Konstytucyjny uznał takie działanie za niekonstytucyjne, ale odpowiedź rządu jest taka: my nie uznajemy Trybunału i kropka. No cóż powiedzieć, no jeszcze paru innych instytucji państwa polskiego rząd nie uznaje, uznaje siebie. No to jest, można powiedzieć, taki typowy sposób myślenia formacji rewolucyjnych. Znaczy one uznają tylko to, co im pasuje, co jakby leży w zakresie zainteresowania, z punktu widzenia ich zainteresowania, z punktu widzenia realizacji jakiejś swojej własnej agendy. No i w tym sensie no to jakby historia pokazuje, że no mamy do czynienia z ludźmi, którzy właśnie pojmują prawo w kategoriach tego, co opisał Sienkiewicz na przykładzie takiego przyjaciela Stasia Tarkowskiego. Nomen omen Sienkiewicz. Oczywiście moralność Kalego, chociaż nie wiem, czy jeszcze można tak mówić, czy to już nie jest jakieś podpadanie pod mowę nienawiści. A właśnie ta mowa nienawiści. Tak, chciałem bardziej na okrągło, panie redaktorze, żeby nas tu zaraz nie pozamykali. To prawda. Jeszcze zacytowanie Henryka Sienkiewicza, nie Bartłomieja, nie zamykają. Aczkolwiek odpowiednie ustawy są procedowane także w polskim Sejmie, więc bardzo możliwe za mówienie moralność Kalego za chwilę będą się należeć nie tylko retorsje słowne czy połajanki publiczne, ale nawet odsiadka i to dopiero będzie wolność i swoboda wypowiedzi. Panie profesorze, ten wyrok, na ile to jest tak, że tego typu orzeczenia jeszcze są bronią w tej walce, że ten rząd można okiełznać działaniami sądów chociażby, czy nawet trybunałów konstytucyjnych? Ja myślę, że no jesteśmy w takiej fazie, w której powstaje pewna masa krytyczna, dlatego że no już kilka tych przestrzeni, w których podejmowane były działania, no, no od początku wiadomo było, że nie mają nic wspólnego z tym, jak pojmuje się prawo w ramach państwa praworządnego i w ramach tych konstytucyjnych, które w Polsce po prostu obowiązują. Tu jeszcze, tak jak przy każdej okazji, trzeba przypominać, że no, powoływanie się na jakieś rzekome braki legitymacji Trybunału Konstytucyjnego no czerpie swoje źródło w dwóch, właściwie w jednym orzeczeniu, bo drugie trudno nazwać orzeczeniem, to drugie z 2016 roku z połowy, które bardzo lubi skądinąd przywoływać TSUE i dzisiejsza opozycja, a jest to stanowisko, które wyraziło 9 sędziów ówczesnego Trybunału Konstytucyjnego, bo to nie był wyrok, bo wymagał on pełnego składu, a tego pełnego składu nie było, w związku z czym no to rozstrzygnięcie no nie ma przymiotu waloru orzeczenia. Natomiast no to wcześniejsze jest tak kompromitujące z punktu widzenia to grudniowe z 2015, że powoływanie się na nie dzisiaj naprawdę no może świadczyć tylko o tych, no, którzy
naprawdę rzeczywiście o prawie konstytucyjnym mają no, słabe pojęcie. Więc w tym sensie no, my się poruszamy w takiej przestrzeni absurdu, bo oni się powołują na jakieś podstawy po to, żeby zanegować, no, zanegować obecny status Trybunału, no to się nie mieści w warunkach normalnego, demokratycznego państwa prawnego. No i trzeba ciągle to przypominać, żeby tego typu argumentacje dzisiaj podnoszone po prostu ciągle obalać. Panie profesorze, rzeczywiście ta batalia prawno-sądowa polegająca gdzieś tam na poszczególnych zapisów polskiej konstytucji, ale też ustaw uchwalonych przez polski Sejm, Senat i podpisanych potem przez prezydenta trwa, ale tutaj prawo jest chyba w defensywie. Jesteśmy w takich czasach, gdzie, cytując może nie Henryka Sienkiewicza, ale Adama Mickiewicza, kto wygra w polu, ten wygra i w sądzie. W sensie, kto wygra politycznie, kto ma władzę nad policjantem, który wejdzie i zajmie budynek, ten wygrywa i żadnymi wyrokami się nie przejmuje, a najwyżej wybierze sobie jakiś konkretny sąd, który mu konkretny wyrok niemalże wydrukuje. Czy w takich warunkach jeszcze jest sens ta szermierka prawna? Czy już nie uznać, że po prostu czekamy na wybory, a jeżeli te będą sfałszowane, no to wtedy już się wchodzimy w korkociąg, gdzie na końcu jest tylko naga przemoc, że jednak działania Donalda Tuska do tego doprowadzają, że na końcu działania rządu Tuska to są działania, które sprowadzą nas do ery trybalnej, czy do życia plemiennego, gdzie rozwiązuje się spory nagą siłą. No w jakimś sensie do tego niestety dotarliśmy. To jest oczywiście zjawisko szersze. To ono nie dotyczy tylko Polski, choć w Polsce dzisiaj doświadczamy go z dużą mocą, tego relatywizowania prawa i stosowania prawa no w myśl doktryny takiej, którą my znamy sprzed 89 roku. No bo czymże było wtedy prawo? No prawo było narzędziem, jak to wtedy mówiono, klasy panującej do realizacji jej interesów, rzekomo w interesie klasy robotniczej czy ludu pracującego miast i wsi. No i dzisiaj jest ta sama filozofia, znaczy oni uważają, że oni mogą zrobić wszystko, oni mogą tak czy inaczej naginać prawo, czy stosować takie czy inne bypassy, które no, sprowadzają się na przykład do odwoływania się do stanowisk, które nie mają przymiotu konstytucyjnie prawa powszechnie obowiązującego, a oni uznają, że to jest ich podstawa formalna do działania. No to jest niestety kompletna dewaluacja i zwracam uwagę i to też cały czas powtarzam, że to się dzieje w sytuacji takiej, w której czynią to ludzie będący no, bezpośrednią kontynuacją tych środowisk politycznych, które obecnie obowiązującą konstytucję przecież uchwaliły. To jest ich konstytucja i oni nawet w ramach tej przez siebie przyjętej, przeforsowanej konstytucji nie są w stanie się pomieścić, bo żeby te swoje rewolucyjne pomysły zrealizować, no to muszą po prostu naruszać przepisy miłej sobie konstytucji po to, żeby realizować wolę obecnie panującej klasy. Nie, bo tak to wygląda polityka, siła polityczna przed prawem. O tym mówił profesor Grzegorz Górski, politolog. Dziękuję bardzo panie profesorze za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Zadanie rozmowa z profesorem, a przed nami wizyta w Sejmie. Tam jest Michał Jelonek, dziennikarz, reporter telewizji Republika. Panie redaktorze, dzień dobry. Kłaniam się państwu ponownie prosto z Sejmu. Ponownie miałeś okazję rozmawiać i z politykami, z posłami, z ministrami. Nawet miałeś okazję rozmawiać z premierem Donaldem Tuskiem. I zadałem panu premierowi Donaldowi Tuskowi bardzo konkretne pytanie, lecz pozostawione bez konkretnej odpowiedzi ze strony Donalda Tuska. Rzecz dotyczy oczywiście lokalizacji pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Dzisiaj zamieszanie i zawirowanie wokół tego projektu sztandarowego i mającego zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne. Chodzi o pierwszą elektrownię jądrową, która miała powstać na Pomorzu w gminie Choczewo. No ale z informacji, jakie uzyskaliśmy poprzez wypowiedź nowej pani wojewody pomorskiej, wynika, że rozważana jest inna lokalizacja. I o to właśnie pytałem premiera Donalda Tuska, czy może zapewnić, że jednak ta lokalizacja zmianie nie ulegnie, bo to wiązałoby się z przesunięciem w czasie momentu, w którym Polska miałaby swoją elektrownię jądrową, mogłaby czerpać energię właśnie z atomu.
Donald Tusk zapewnił mnie jedynie, że możliwe jest przyspieszenie tych prac. Natomiast co do zmiany ewentualnej lokalizacji, to pan premier Donald Tusk już tutaj stanowczo takiej deklaracji nie złożył. A gdzie ewentualnie mogłaby powstać pierwsza elektrownia jądrowa? Mówi się o okolicach Żarnowca. Natomiast ostateczną decyzję co do tej lokalizacji właśnie podejmie rząd Donalda Tuska i sam premier. Żarnowiec, Żarnowiec. Każdy, kto pamięta historię, czy początki historii polskiego programu atomowego, zna tą nazwę. Jeszcze Gierkowska, nieudana inwestycja. Są nawet jeszcze fundamenty tej inwestycji, tej próby wybudowania elektrowni atomowej w Polsce, które rozsypują się pod zębem czasu. To jest nie tylko zmiana lokalizacji, to jest też symbol. Czy symbol, mówienie o Żarnowcu, to mówienie o klęsce polskiego projektu atomowego, bo tym synonimem, czy tego synonimem, tego symbolem jest Żarnowiec. Czyli jak rozumiem, Donald Tusk będzie jeszcze jakoś tutaj starał się zmieniać, opóźniać, a być może wysadzić polski program atomowy. Nie mamy tej jasnej, konkretnej deklaracji, ale ciekawy głos pojawił się z koalicji rządzącej, bo wicepremier i szef ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że nie zmieniałby tej lokalizacji, że kontynuowałby program atomowy i taka zmiana oczywiście z jego perspektywy i w jego ocenie nie powinna mieć miejsca. Natomiast do zadawania pytań w tym konkretnym temacie i w tej konkretnej jakże ważnej sprawie będziemy mieli okazję podczas kolejnego, czwartego posiedzenia Sejmu. To posiedzenie już 25 stycznia, a dzień wcześniej, 24 stycznia, będzie do tego czasu jest moment, by zgłosić swoich przedstawicieli, kandydatów do Sejmowej Komisji do Spraw Pegasusa. To miało nastąpić dzisiaj, jednak ten termin został przesunięty, przełożony. Nie znamy cały czas pełnego składu tej komisji. To 11 miejsc, jakie należy obsadzić. Z tych nieoficjalnych informacji, jak udało mi się ustalić, możliwe, że na czele tej komisji stanie poseł Tomasz Trela z Lewicy, ale sam zainteresowany nie potwierdził mi jeszcze tej informacji, natomiast dodał, że na pewno pojawi się w prezydium. Jak również mówił poseł Trela, ta komisja będzie miała wiele wątków politycznych, które będą się ze sobą krzyżowały, a to dlatego, że ta komisja ma w planach przesłuchać dwóch posłów Prawa i Sprawiedliwości, Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, którzy obecnie, jak Państwo doskonale wiedzą, przebywają w zakładach karnych, są więźniami politycznymi rządu Donalda Tuska. I o tym mówił Michał Jolnek, prosto z polskiego Sejmu. Dziękuję bardzo za tą korespondencję, za tą relację i do zobaczenia. A my